Miliony dla ludzi prezesa, czyli działacze PiS, łupią państwowe spółki. Wysokie opodatkowanie tak zwanych odpraw, czy obniżenie pensji w spółkach należących do Skarbu Państwa. Tak, tego rodzaju sprawiedliwość jest potrzebna. I co? Gigantyczne pensje, nagrody i odprawy. Tylko w 2017 roku działacze PiS wyciągnęli z państwowych spółek grube miliony złotych. Popatrz. Wojciech Jasiński, kolega Kaczyńskiego i wieloletni polityk PiS, zarobił w Orlenie blisko 3 miliony złotych. Czyli średnio 232 tysiące złotych miesięcznie. Zwykły Kowalski na miesięczną pensję Jasińskiego musiałby pracować 9 lat. Inny kolega prezesa, Andrzej Jaworski, w zaledwie 5 miesięcy zarobił w PZU blisko 1,5 miliona złotych. Tak, 1,5 miliona w 5 miesięcy. To tyle, ile emeryt dostanie przez 25 lat. W tej samej państwowej spółce dorabia inny polityk PiS, Małgorzata Sadurska. W ubiegłym roku na jej konto wpłynęło 421 tysięcy złotych, czyli niemal 65 tysięcy złotych miesięcznie. A co PiS dało Polakom? Droższe polisy OC, nawet o 50%. Z państwowych pieniędzy ciągnie też pupil prezesa Daniel Obajtek. W ubiegłym roku Energa wypłaciła mu prawie 700 tysięcy złotych. On na pewno nie musi się martwić podwyżkami cen energii. Ojczyznę dojną racz nam wrócić, Panie. A miało być tak pięknie. Pieniądze. Niektórzy mówią, że wystarczy nie kraść. To nie jest dobra zmiana.